kto chce właśnie dziś odwiedzić mnie. Miły starszy siwy pan z wielkim workiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny dzień. Harcerze! Druhenki, byłyście grzeczne w tym roku? Słyszałem tam co nieco w tym moim mieszkanku. Zaśpiewałyście pięknie. Mam dla was tutaj prezenty, proszę bardzo. Dziękuję. No pogratulujcie dziewczynom jeszcze raz. Gromkie brawa! A wy, drodzy harcerze, byliście grzeczni w tym roku? Ale wystarczająco grzeczni? Ale tak całkiem, całkiem? To dla was też coś znajdę. Przepraszam, powinienem powiedzieć uwaga na głowy wcześniej. O, jak to miło znowu być w Nowej Sorzynie Lużańsku. Mikołaju, ja dla Mikołaja też znalazłam jeszcze jeden dziękuję, prezent. Dziękuję, przyda się. Ho, 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 14 hit, 14 lat. Jak to truchno, Kasiu? W porządku, w porządku. Widzimy się już po raz 14 oraz słuchaj, po raz 14 dzisiaj, z samego rana, bo od godziny 9. Tutaj, na tej scenie, w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbyły się przesłuchania Święty Mikołaj. No właśnie, właśnie, ja się spóźniłem na te przesłuchania, bo byłem u innych dzieci. Słyszałem, że było 28 uczestników. Czy ja mogę być 29? No, Święty Mikołaju, no w tym roku już jest za późno. Proszę. No dobrze, damy szansę Świętemu Mikołajowi? Mogę? Dobrze, możesz. Dziś nie słychać. Spróbuj jeszcze raz. Jeszcze raz? Koniec. Święty Mikołaju. Święty Mikołaj jeszcze poćwiczy ten rok i na następny rok weźmie Święty Mikołaj udział tak oficjalnie. Zawsze powtarzam, że liczy się udział. Okej, dobrze. Dobrze, moi drodzy, tak oficjalnie witamy państwa bardzo serdecznie, wszystkich miłośników ZHP, harcerzy, wszystkich przybyłych na 14 już Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HIT 2017. Tak jak Święty Mikołaj już wspomniał, i tak jak ja wcześniej mówiłam, od godziny 9 aż do godziny prawie że 15 tutaj na tej scenie odbywały się przesłuchania 28 uczestników, 23 zespoły i 5 solistów. 29. No dobrze, zapomniałam, Święty Mikołaju. Okej, jedźmy dalej. A tych uczestników, którzy właśnie prezentowali się tutaj na tej scenie, którzy wykonywali 2 piosenki, oceniało nasze szanowne jury. Jury w składzie. Pamiętacie, był tutaj taki mój pomocnik rano. Pamiętacie, co on z wami ćwiczył i jak mieliście nagradzać oklaskami? Wszystkie co? Ręce w górę. Wszystkie ręce w górę. No i jedziemy z tym jury. Pierwszy członek jury, pan Bogdan Rup, dyrektor Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie i muzyk.
Agnieszka Ryc, teatrolog. Bożena Zygmunt, polonistka. Agnieszka Ruszak, wokalistka. Oraz podharcmistrz Eugeniusz Kwieciński, instruktor ZHP. No świetnie, widać, że jedli bigos. Jedli bigos. W tym miejscu chcielibyśmy zaprosić na scenę przedstawiciela, a właściwie w zasadzie przedstawicielkę jury, aby opowiedziała trochę o obradach, które tutaj się toczyły późnym popołudniem. Witamy bardzo gorąco. A jest i oto i ona, pani Agnieszka. Pani Agnieszka, wokalistka. O, dobry wieczór państwu, więc tak jak tutaj prowadzący powiedzieli, w tym roku ocenialiśmy chyba rekordową liczbę występujących. Nigdy aż tylu wykonawców nie było. 5 solistów, 23 zespoły. Wykonawcy byli oceniani w 2 kategoriach, soliści i zespoły. Zgodnie z regulaminem braliśmy pod uwagę przede wszystkim piosenki harcerskie, turystyczne, no a takim naszym oczkiem w głowie były piosenki patriotyczne. Jak państwo słyszą, w kategorii zespoły było aż 23 wykonawców, więc był większy problem z wyłonieniem laureatów w tej kategorii. Dzięki pewnym zabiegom kosmetycznym udało nam się dojść do konsensusu i bez zbytnich dyskusji wyłonić laureatów tej kategorii. Mieliśmy pewne przemyślenia co do zasad kategorii solowej w przyszłości. Myślę, że pewnie państwo dowiedzą się w przyszłych latach z regulaminów. Jeśli chodzi o poziom tegorocznych artystów, tak, w trakcie przesłuchań, no to był on różny jak co roku, jednak przeważali ci wykonawcy z wysokim poziomem artystycznym. Co do wyników, to nie będę zdradzać szczegółów, ponieważ nasi wspaniali prowadzący w miarę odbywania się naszego koncertu będą odsłaniać nasze karty, tak? Kto wygrał, tak? Gratuluję w imieniu jury i życzę sukcesów naszym wykonawcom i oczywiście udziału w kolejnych latach w naszym festiwalu. To ja jeszcze mam takie pytanie do profesjonalistki. Co muszę poprawić, żeby za rok ten mój performance trochę lepiej wypadł? Przede wszystkim zgłosić się w odpowiednim terminie, bo tak jak nam doniesiono, to co najmniej 8 wykonawców nie mogło wziąć udziału w tegorocznej edycji festiwalu, bo brakło już miejsc, po prostu nie byłoby fizycznej takiej możliwości, żeby wystąpili przed nami. Okej, okay, dobrze. Bardzo nas to bardzo cieszy, dziękujemy. Oczywiście, że jest tylu chętnych i coraz więcej osób się zgłasza tutaj na nasz festiwal, coraz więcej chce się pokazać ze swoim talentem, ze swoim repertuarem. No to teraz specjalnie dla jury. Wszystkie ręce w górę. 3, 2, 1. Bardzo dziękujemy. Także i dla świętego Mikołaja. Wszystkie ręce w górę. Święty Mikołaju, bardzo serdecznie dziękujemy. Niestety Święty Mikołaj musi nas teraz szybciutko opuścić. Grudzień, wiecie, obowiązki, koniec roku, ja to jestem zarobiony, ale za rok wracam i zapisuję się do kategorii soliści. Zapraszamy Święty Mikołaj i dziękujemy. Trzymajcie! Wielkie brawa dla Świętego Mikołaja. No dobrze, zostałam sama i w tym momencie chciałabym serdecznie powitać wszystkich miłośników, przyjaciół, wszystkich harcerzy, wszystkie rodziny, znajomych, wszystkich, kogo tutaj ze sobą przyprowadziliście, którzy są tutaj z nami w ten wyjątkowy grudniowy dzień. Chciałabym również bardzo serdecznie powitać przedstawicieli posła na Sejm Mieczysława Miazgi. Tak jak ćwiczyliśmy wcześniej. Przedstawiciela posła na Sejm Jerzego Paula. Tak jest. Komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP, harcmistrza Mariusza Bezdzietnego. Dyrektora tutejszego ośrodka kultury oraz również członka jury, pana Bogusława Rupa. Podharcmistrz Iwonę Ryndak, skarbnika chorągwi podkarpackiej. Oraz oczywiście, tak jak wspomniałam, wszystkich tutaj was przybyłych, wszystkich miłośników i przyjaciół ZHP. Gromkie brawa. No dobrze, czy mój przyjaciel serdeczny Rafał już dotarł? Czy go Święty Mikołaj gdzieś tam po drodze jeszcze złapał?
No nic, w takim razie korzystając z okazji, chciałam również wspomnieć o osobach, instytucjach, bez których nie odbyłaby się ta impreza dzisiejsza, bez których nie moglibyśmy tutaj się bawić i cieszyć się tym dniem. Przede wszystkim wielkie dzięki i wielkie brawa dla Komendy Chówca ZHP Leżajsk. Współorganizatorami są miasto i gmina Nowa Sarzyna, Zespół Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie. Sponsorami są Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Drukarnia MK Mirosław Kłosowski, Firma Usługowo-Handlowa Finas Robert Skwara, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Jacmar Spółka Cywilna PAP Karakuła i Sudoł, Smak Górno, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Sklep Muzyczny Akord Mieczysław Stulikowski, Metaloplastyka J&T Bramy Ogrodzenia oraz Balustrady, Progres Stal Czesław Tworek, Powiat Leżajsk, Miasto Leżajsk, Lobo Hurtownia Owocowo-Warzywna, GS Grodzisko Dolne, Pizzeria Aniela, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, Sieć Delikatesów Orzech. Dziękujemy, wielkie dzięki jeszcze kierujemy w stronę Domu Dziecka w Nowej Sarzynie za pomoc przy organizacji festiwalu. Oraz dla pana Wojciecha Szpunara, który użyczył nam tych pięknych sań tutaj, które możecie obserwować na scenografii. Widzę mojego współtowarzysza. Jestem i prowadzę ze sobą specjalną osobę. Witam serdecznie. Spotkałeś świętego Mikołaja? Tam za sceną czeka taki gość, który bardzo, bardzo się tutaj stresuje. Więc ja mu pomogę, potrzymam go za ramionko. Druh komendant Chówca Leżajsk, druh Stanisław, chcę do was skierować kilka słów. Zachęćcie go brawami. Druhny i druhowie, czuwaj. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej sali. Jest mi niezmiernie miło widzieć sale pełne po brzegi. Widzę jeszcze też na korytarzach. Jest to, tak jak już powiedzieli moi poprzednicy, 14. edycja. Co roku jest więcej uczestników. W tym roku mamy już, dobiliśmy 370. Chyba należą się brawa dla tych, którzy się odważyli przyjechać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, tak jak tutaj przed chwilą mówiono, tym wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować tegoroczną edycję tego festiwalu, ale również harcerzom i instruktorom naszego chówca, którzy od wtorku z wytężoną pracą dążyli do tego, żeby ta scena wyglądała właśnie tak. Oprócz tej sceny jeszcze trzeba było ogarnąć szkołę i dużo takich logistycznych tematów. Naprawdę z tej strony, z tego miejsca serdeczne dzięki. Brawa dla tych, którzy się odważyli przy tym poświęcić swój czas i siłę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki jeszcze raz. I specjalnie dla druha komendanta. Tak się bawi, tak się bawi? ZHP! Tak się bawi, tak się bawi? ZHP! I tak się bawi nasz druh komendant. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, ważny komunikat jeszcze, bo być może część z was wie, część nie. Jesteśmy też na żywo w internecie, można nas oglądać z naprawdę każdego zakątka świata. Dzisiaj podczas przesłuchań dostawaliśmy pozdrowienia z Białorusi, z Hiszpanii, z innych europejskich krajów, także pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają nas w internecie, nieważne czy są w Polsce, czy gdzieś daleko od nas. Dziękujemy, że z nami jesteście i dziękujemy także chówcowi ZHP Mielec, który pomaga nam w realizacji tegoż wspaniałego wideo i transmisji na żywo. Wielkie brawa. Jeszcze przed tym, jak przejdziemy do tej w sumie chyba najważniejszej części dzisiejszego wieczora, chcielibyśmy się zapytać, czy jest ktoś na sali, kto chciałby właśnie tutaj przyjść do nas i zabrać głos?
Szczególnie te słowa kierujemy do osób, które były wyczytywane jako zaproszeni goście. Widzę, że tak, druh komendant. Zapraszam. Gromkie brawa. Druhny druhowie, czuwaj, machamy wszyscy. Machamy, tak. Skorzystałem z okazji, że mamy takie święto muzyki właśnie tutaj w Nowej Sarzynie. Chówiec Leżajsk po raz 14 organizuje festiwal Hit, piosenki harcerskiej i turystycznej. Hit. I to jest hit, co roku coraz więcej uczestników. I teraz jak to zrobić, żeby w przyszłym roku mogło być nas jeszcze więcej? Tak. A może... idąc za propozycją drucha Damiana, który dzisiaj powiedział, że no już możemy robić imprezę chorągwianą, bo mamy 370 uczestników, a mogło być jeszcze więcej. Posłuchajcie, 370 to jest bardzo dużo, bo chcę wam powiedzieć, że na zlocie chorągwi, który mieliśmy w tym roku w Olechowcu, gdzie gościliśmy u Chówca Tarnobrzeg, pozdrowienie dla Chówca Tarnobrzeg, było 420 osób, i to razem z drużyną sztabową. Czy są osoby na sali, które były na zlocie chorągwi w Olechowcu? Pomachajcie wszyscy. No, sporo, połowa. No, a przed nami jest, jak wiecie, kolejne bardzo duże wyzwanie, bardzo duża impreza, czyli zlot ZHP na stulecie właśnie powstania ZHP i na stulecie niepodległości, które w tym roku w wakacje będziemy świętować na Wyspie Sobieszewskiej pod Gdańskiem. I czy są tutaj przyszli uczestnicy z lotu ZHP? Pomachajcie! O, też sporo, sporo. Widzicie, to nasze harcerstwo, to nasze codzienne pełnienie służby, mozolna praca, mozolne poświęcanie swojego czasu dla innych, przez instruktorów również poświęcanie tego czasu na prowadzenie zbiórek, na formację młodego człowieka, żeby właśnie chciał pomagać innym. Myślę, że takim pięknym momentem, który na pewno pomaga nam przezwyciężać te trudne decyzje, czy pójść na służbę, czy nie, czy dzisiaj będę jednak gotowy do pełnienia służby, to są właśnie takie chwile jak dzisiaj, kiedy w dużej grupie z całego województwa, albo i pewnie i szerzej, możemy spotkać się w gronie rówieśników, wspólnie się pobawić, wspólnie pośpiewać. Okazuje się, że wchodząc na taką salę, witamy się z dziesiątkami, nawet setkami ludzi, których spotykamy systematycznie na kolejnych hitach, spotykamy na kolejnych zlotach i mamy tych przyjaciół, mamy tych kolegów, którzy tak jak my poświęcają swój czas dla innych. To jest najpiękniejsze chyba w naszej organizacji, w naszej służbie. Bardzo duże brawa dla wszystkich was, którzy zdecydowaliście się przyjechać na ten festiwal i rywalizować o laury najlepszego zespołu, najlepszego solistów. Wszystkim wam życzę właśnie dzisiaj zwycięstwa. Czuwaj. To ja tylko dla formalności dodam, bo może ktoś na sali jest niezwiązany z harcerstwem i nie rozpoznał naszego drucha komendanta chorągwi podkarpackiej. Harcmistrz Mariusz Bezdzietny. Bardzo dziękujemy. I co? Idziemy dalej do wyróżnień, do tego, na co wszyscy czekamy. Wyróżnienia, nagrody. Ale to może jeszcze jeden przerywnik. Słuchajcie, mieliśmy już klaskanie, ale pamiętacie, że na przesłuchaniach ćwiczyliśmy jeszcze jedną rzecz, która wychodziła nam za każdym razem lepiej. Harcerze, którzy są na sali, wiedzą, o co chodzi. Jedziemy z falą od mojej lewej do prawej i z powrotem na 3, 2, 1. Szykujemy się. 3, 2, 1, hop! Wracamy. Dobrze, ale jeszcze raz. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że będzie lepiej tuż w kolejnych próbach. Ale my nie przedłużamy i idziemy do wyróżnień. Tak jest. Tak jak pani Agnieszka tutaj wspomniała, były dwie kategorie. Kategoria zespołowa oraz kategoria solowa. Wyróżnienia w kategorii zespołowej. Oczywiście zapraszamy serdecznie przedstawicieli zespołu po odebranie wyróżnienia tutaj do nas, na scenę. A drucha komendanta zapraszamy. A uwaga na głowy, bonus przed wyróżnieniami od drucha komendanta.